Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu ze Słowem Bożym w programie z cyklu Słowa na Jutro. Dzisiaj będziemy rozważać Ewangelię według świętego Mateusza. Będzie to rozdział 18, wersety od 21 do 35. Zanim jednak posłuchamy Słowa, pomódlmy się do Ducha Świętego. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, który oświecasz serca i umysły nasze, dodaj nam ochoty i zdolności, aby to spotkanie ze Słowem było dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza, rozdział 18, wersety od 21 do 35. Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż 7 razy? Jezus mu odrzekł: Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest Królestwo Niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 000 talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, Pan kazał go sprzedać razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak dług odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go: Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien 100 denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc: oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go: miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Dzisiejszy fragment dotyka bardzo trudnego tematu, a mianowicie grzechu i przebaczenia. Wiemy, że grzech i zło są bardzo nieprzyjemne, szczególnie kiedy jesteśmy ich odbiorcami. Nikt z nas nie chce być ofiarą jakiegoś zła. Zabezpieczamy się przed tym złem na różne sposoby. I tak po ludzku, i tak po Bożemu. I myślę, że warto dzisiaj zwrócić uwagę na fragment z Księgi Rodzaju. Dlatego, że pokazuje nam pewien kontrast do dzisiejszej Ewangelii. Mianowicie pierwsze 11 rozdziałów Księgi Rodzaju, więc pierwszej Księgi Starego Testamentu, jest to tak zwana prehistoria biblijna. Opowiada rozwój grzechu, rozwój zła. I tak już na samym początku mamy naszych praojców, a więc Adama i Ewę, którzy po raz pierwszy grzeszą, są nieposłuszni Bogu. Potem ten grzech zaczyna się rozwijać na ich dzieci. Kain zabija swojego brata Abla. Ale potem mamy taką, myślę, mało znaną postać, a mianowicie potomka Kaina, który nazywa się Lamek. I Lamek próbuje zabezpieczyć się przed złem w bardzo ciekawy sposób. Oczywiście bardzo zły. A mianowicie przez zemstę. I to taką zemstę nadmiarową, nadmierną. Taką zemstę, która ma zniechęcić kogoś do zrobienia mi krzywdy.
I posłuchajcie w bardzo krótkich słowach, w jaki sposób Lamek wyraża tą swoją chęć zemsty jako zabezpieczenie przed złem. Lamek rzekł do swych żon, Ady i Silli, słuchajcie, co powiem żony Lameka. Nastawcie ucha na moje słowo. Gotów jestem zabić człowieka dorosłego, jeśli on mnie zrani, i dziecko, jeśli mi zrobi siniec. Jeżeli Kain miał być pomszczony 7-krotnie, to Lamek 77 razy. Wracamy do tego fragmentu, dlatego że mamy takie podobieństwo słów. Tutaj też mamy właśnie pomszczenie 7-krotne i 77-krotne. Podobnie dzisiaj Piotr pyta Pana Jezusa, ile razy mam przebaczyć, czy aż 7 razy? Pan Jezus mówi 77 razy. Więc mamy taki piękny kontrast. Z jednej strony Lamek radzi sobie ze złem poprzez zemstę. Czy ona działa? Myślę, że w pewnym sensie, tak po ludzku, chyba tak. Dlatego, że mamy wiele krajów, szczególnie w tej naszej dobie nuklearnej, które właśnie w ten sposób zabezpieczają się. Mamy tak wiele broni, że ktokolwiek tylko chciałby wejść w nasze granice, zmiażdżymy go, totalnie zniszczymy. Szczególnie jeśli chodzi o broń nuklearną. A więc takie myślenie Lameka dziś jest bardzo popularne i w jakiś sposób nawet kształtuje nasz świat. Ale Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na jeszcze większe zło, niż tylko takie zło fizyczne, które może nas spotkać z ręki kogoś, który chce nam zrobić coś złego. A mianowicie tym złem nie jest samo fizyczne zranienie, ale zranienie duchowe. A więc wtedy, kiedy wkrada się do naszego serca nienawiść, kiedy ktoś nas zrani, a my pielęgnujemy w sobie nienawiść, to jest największym złem, które może nas zjadać od środka. I Pan Jezus podaje nam dzisiaj receptę właśnie na to zło, na ten aspekt grzechu, na ten jego wymiar, który jest bardzo duchowy. I mówi o przebaczeniu. Święty Piotr wydaje się na samym początku dzisiejszej Ewangelii w takim dosyć dobrym nastroju. Mówi, czy aż 7 razy. A więc wydaje się, że Piotr uważa, iż jest to bardzo zdrowe i hojne rozumienie tego przebaczenia, że 7 razy to jest taka nawet więcej niż trzeba. Ale ponieważ Piotr chce też w jakiś sposób tutaj, znając też Pana Jezusa, pewnie chce pokazać, że też jest hojny i może przebaczyć aż 7 razy. Tym bardziej wydaje się to hojne, że w wiekach trochę późniejszych faktycznie, a więc już po Panu Jezusie, teksty rabinów świadczą o tym, że wymagano mniej więcej 3 razy. 3 razy przebaczać bliźniemu za jego wykroczenie to jest taka dobra liczba, nie więcej. Dlatego Pan Jezus, kiedy mówi aż 77 razy, a więc praktycznie bez liczenia, bo nikt nie będzie wyliczał, ile dokładnie razy powyżej właśnie tej małej liczby 3 do 7, to na pewno to wzbudziło zdziwienie u świętego Piotra. Aż 77 razy, czyli właściwie zawsze? Jak to jest możliwe? Dlaczego? Przecież właśnie wszyscy starają się zabezpieczyć przed tym złem właśnie przez jakąś taką działalność, która byłaby pewną zemstą. Zemsta ma mnie ochronić. I dlatego Pan Jezus opowiada przypowieść. Chcę wytłumaczyć Piotrowi, dlaczego właśnie 77 razy. I w swojej przypowieści opowiada znaną nam historię o królu i słudze. Znowu pojawia się tutaj ogromny kontrast. Najpierw mamy króla, który ma sługę z ogromnym długiem. 10 000 talentów. Znowu taka wielka hiperbola. Dosłownie mamy tam z greckiego miriada, czyli taka największa znana liczba wśród Greków. Oznaczała mniej więcej 10 000. A zatem ta miriada tych talentów, 10 000, a każdy talent to mniej więcej 6 000 denarów, a denar to dniówka, więc możemy sobie policzyć, że będzie to około 10 miliardów złotych. Oczywiście użyłem tutaj kalkulatora. W starożytności kalkulatorów nie mieli i bardzo dobrze rozumieli, że chodzi tu o taką sumę, która po prostu nie ma granic. I co robi sługa? Pada na kolana przed swoim panem, prosi go o cierpliwość i obiecuje, że wszystko odda.
Obiecuje coś, co jest całkowicie nierealne. Nie jest w stanie oddać tak wielkiej sumy. Ona jest wręcz niepoliczalna. I co robi król? Nie tylko, że odpowiada na prośbę swojego sługi, okazuje cierpliwość, ale robi coś o wiele więcej. Umarza cały ten dług. A więc robi coś wręcz niewiarygodnego. Daje słudze to, o co nie prosił. On nie prosił o umorzenie długu, powiedział, że to jest nierealne. A król właśnie w ten sposób go potraktował. I zrobił to tak hojnie, tak łatwo, że w czytelniku, w każdym z nas, myślę, prowadza to taką niesamowitą radość, wręcz taką wdzięczność, że taki król może być tak bogaty w swoją łaskę, że tak lekką ręką oddaje 10 tysięcy talentów, więc jakąś ogromną sumę jednemu tylko słudze, a podejrzewam, że miał ich bardzo wiele. I co ciekawe, mamy tutaj w kolejnej części kontrast właśnie tego sługi, który spotyka swojego współsługę. I ten współsługa jest mu winien 100 dniówek, 100 denarów, a więc około 20 tysięcy złotych. I znowu, sługa tutaj robi dokładnie to samo, co ten jego wierzyciel wcześniej. A więc pada na kolana, prosi o cierpliwość i obiecuje, że wszystko odda. Ale tym razem jego obietnica jest całkiem realna. 20 tysięcy to jest dużo, ale jest to możliwe do oddania. A jednak wierzyciel dusi go i ostatecznie wrzuca do więzienia. Jest to tak przykre, że współsłudzy, którzy to widzą, donoszą królowi, który wymierza sprawiedliwość. I tu jest bardzo ważny fragment, bardzo ważny moment. Król wymierza tutaj sprawiedliwość nie według własnego miłosierdzia, które znamy wcześniej, ale według postępowania sługi wobec swojego bliźniego. Jest to bardzo ważny moment w Ewangelii. Dlatego, że wiąże się to z naszym życiem i z tą modlitwą, której nauczył nas Pan Jezus, a którą modlimy się codziennie. Są tam słowa, które mogą być dla nas straszne. Przebacz nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Więc prosimy o to, aby Pan Bóg tą samą miarą, którą my mierzymy naszych bliźnich, nam odpłacił. Nie według swojego wielkiego miłosierdzia, ale według tego, jak my okazujemy miłosierdzie naszym braciom. A więc owoc tej modlitwy może być dla nas straszny, jeśli nie przebaczamy naszym bliźnim. I tu jest odpowiedź na pytanie Piotra. Dlaczego mamy przebaczać bliźnim aż 77 razy? Dlatego, że my sami potrzebujemy przebaczenia i potrzebujemy tego przebaczenia stale, ciągle. Jak o tym nie zapomnieć? Wiemy, że przebaczenie jest trudne, dlatego że też w nim są zawarte nasze emocje. Nad emocjami nie zawsze panujemy. Dlatego warto, myślę, zastosować taką bardzo prostą i praktyczną zasadę, że kiedy oceniamy naszego współbrata, naszą współsiostrę, starajmy się oceniać ją z takiego bardzo konkretnego punktu widzenia, a mianowicie z perspektywy naszej spowiedzi. Kiedy idziemy do spowiedzi, kiedy mamy świadomość grzechów, które nad nami ciążą, kiedy otrzymujemy od Pana Boga przebaczenie, kiedy mamy w swoim sercu taką radość czystego serca, jesteśmy oczyszczeni, cieszyliśmy się Bożym przebaczeniem, możemy zacząć od nowa. W tej perspektywie oceniajmy naszych współbraci, naszych bliźnich. A więc oceniajmy bliźniego z perspektywy doświadczenia własnej spowiedzi. Podsumowując, niech w naszych sercach zawsze trwa postawa pokornego grzesznika. Takiego grzesznika, który uzyskał przebaczenie swoich win i potrafi przebaczać swojemu bliźniemu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.